Nie pamiętam chronologii, ale najwcześniejsze wspomnienia wiążą się z moim domem w Jaworznie, podwórkiem, lato i sąsiad, który, starszy człowiek, który mnie i moją koleżankę polewał taką wodą z węża. To są chyba jakieś takie najwcześniejsze migawki, kiedy właśnie tam biegamy, uciekamy i bawimy się na tym podwórku. A, to się zmieniały te marzenia, ale jak tak miałem 7-8 lat, to czekałem na poniedziałek na godzinę 16, żeby pobiec do Domu Kultury na zajęcia kółka plastycznego. Bałem się tego, że kiedyś umrę i świat będzie istniał bez mojego udziału, bez mojej świadomości. I pamiętam, że kilka razy zrywałem się w nocy z łóżka i nigdy jakoś tak nie zgadzałem się na tą rzeczywistość, więc usypiałem z przekonaniem, że tak się nigdy nie stanie. Że zawsze będę uczestniczył w tym, co się rozpoczęło wraz z moim narodzeniem się. Zawsze krajobraz łączy się z ludźmi, ze zdarzeniami. Czasami są to zapachy, wspomnienia, no, zazwyczaj sytuacje, więc nie potrafię powiedzieć jednoznacznie, jaki to był krajobraz, ale dotyczy to również dzieciństwa i moich wyjazdów, spotkań. I wiele było takich sytuacji. Nie potrafię powiedzieć o jednej konkretnej. Natomiast pamiętam zapachy, smaki i atmosferę tych miejsc. Miałem takie sny również w dzieciństwie, kiedy śniły mi się formy, które narastają i przytłaczają mnie. To były abstrakcyjne, kompletnie sny. I pamiętam, że dwa razy mi się ten sen powtórzył, prawie że w identycznej formie. I tak jak mówię, te sny nie miały właściwie treści, tylko miały taki przekaz wizualny jedynie. Ale one były bardzo przytłaczające. No, to cały czas. Cały czas, nie zawsze znaczy artykułuję to na głos, ale cały czas prowadzę taki dialog z samym sobą. Mam takich kilka filmów, do których ciągle wracam i oglądam sceny, które w jakiś sposób mnie fascynują. Ostatnio był to angielski pacjent. Za każdym razem jakoś wzrusza mnie ten film, ale też na przykład Gorączka z Alem Pacino i z Robertem De Niro. Robert De Niro, Al Pacino. Bohaterowie opowiadań Władimira Nabokowa. W szkole średniej, nawet pod koniec podstawówki, to był zespół Pink Floyd. Później trochę się zainteresowałem jazzem. Ale tak, ale zaczęło się od Floydów. Coś, co mi smakuje. Wodę. Sytuacje związane z przeżyciami ze szkoły średniej i studiów, kiedy spotykam się z moimi kumplami i reagujemy, mamy wspólny kod, który powoduje, że rozpoznajemy jakieś sytuacje, nawiązujemy do nich, komentujemy je. Głównie jest to związane ze szkołą średnią i z pobytem w Bielsku. Doświadczać życia. Harmonii ducha, ciała, serca i umysłu. No nieustannie, nieustannie tęsknię właśnie za ową harmonią. Braku harmonii.
czasem niepokój, czasem nadzieję i taką ciekawość. Chciałbym być człowiekiem o w sumie bardzo podobnym do tego, którym jestem teraz. Chciałbym mieć większą uważność na siebie.